z tego co widzę na nawigacji. To korek się tutaj właśnie gdzieś stworzył na jakimś skręcie. Jakieś większe miasto, Bad Hersfeld. Alsfeld. No to jedziemy, zobaczymy. O, już widać. Jest tam jakiś sztab. Na końcu drogi, skręć w lewo, no. 62, kierunek Bad Hersfeld. I tutaj się zrobił koreczek. Bądź korek, jak to boli. Dobra. Wyjechaliśmy spod jednych świateł, wjeżdżamy pod drugie, ale już jest z górki. Całkiem fajnie. Przenośnie i dosłownie. Kolej jakiś kindergarten. A tutaj możecie sobie zobaczyć, ile kosztuje paliwo w Niemczech. Mamy teraz 14 września 2022 i porównać sobie z minimalną płacą niemiecką krajową. Można sprawdzić w internecie, ile jest, i minimalną płacą w Polsce. Jaka jest? Zobaczyć, jakie są ceny. I ile Niemiec kupi paliwa, jakiegoś tu wybranego, czy gazu, a ile Polak kupi. Diesel 2,06, paliwo 1,93. Zwykła benzyna. No i 62 doprowadziła nas do autostrady. Także dajemy w prawo, wyjeżdżamy na autostradę i mam nadzieję, że dzisiaj już innych niespodzianek nie będzie. Tutaj w Niemczech mało tego, że będą miejsca na tym autohofie, gdzie chcę wjechać. Ale do tego autohofu mamy jeszcze 109 km. Wszystkie auta, które jadą z lewej strony, to stały w tym korku, powiem wam. Tam jeden pas szedł, ale może jak jest aż tyle kilometrów korka 12, tam ktoś powiedział. No to może chwilowo te zamykali, jakieś auta jak uprzątali, to tak samo to służby, które są, zamykają cały pas wtedy, całą jezdnię. I dlatego to tak się dzieje. No i powiem wam, że już myślałem, że będzie ok. A tutaj mi się zaczyna robić korek. Z prawej strony jest autostrada. No i się musi korkować. Tak jest coś takiego. A ja za 4 km skręcam w prawo. Także muszę się przebić gdzieś tutaj na ten prawy pas. No i w tym korku ugrzęznę. Tutaj mi coś jedzie jeszcze po prawej stronie mojej. Teraz wypadałoby wbić się na prawy pas. Tylko gdzie? Zobaczcie. W którym miejscu? No i zrobiło się na dodatek mglisto. Jednak pojadę na tego pierwszego autohowa za 60 km. Następny jest tam chyba 18 km raptem dalej. Także najpierw pojadę na tego pierwszego. On jest nie za duży. Zobaczymy, jak będzie z miejscami. Jak nie będzie miejsc, to po prostu zabiorę się na tego następnego. Tam jest więcej miejsca, ale no, chciałbym zobaczyć i pierwszego, i drugiego.
zobaczymy. Na pewno gdzieś trzeba będzie stanąć. No tutaj mamy jakieś zawężenie ruchu. Znaczy jezdni. Awaria była może, czy coś, bo policja stoi, albo wypadek. Straż pożarna. Zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. I to był wypadek, i to taki galanty. No a teraz po drugiej stronie coś się zadziało. Zaraz nie ma, tu chyba już jest pozamiatane. Tak, bo odjeżdża już laweta z rozbitym autem. To było Volkswagen jakiś. I zostaje się same policaje. Także na przestrzeni 2-3 km jeden wypadek w moją stronę, drugi w przeciwną. Zjeżdżamy na Autohofa. Chyba na tym parkingu jeszcze nie stałem. Także zobaczymy. Wszystko przede mną. Dobrze. Patrzyłem na Google'ach, że to jest spory parking jest, no ale też jest godzina 19. Powinny być miejsca, aczkolwiek nie wiem. Następnie skręć w prawo. Tutaj każdy rejon rządzi się z własnymi prawami, tak naprawdę, powiem wam. Dobra, tu w lewo macie znak Autohof. Tu są wszystkie te zjazdy na Autohofy, to są opisane. Także nie ma problemu, żeby na niego trafić. Skręć w prawo. O, tam jest stacja Shell. I pewnie tam jest ten Autohof. Także zobaczmy, bo tutaj tak samo macie Autohof w lewo. Tutaj widzę, że ten Indeka przede mną też wjedzie na tego Autohofa. Także pojedziemy za nim i zobaczymy, którędy się tam wjeżdża. Chyba, że jedzie gdzie indziej. Zaraz będzie w prawo. Ciekawe jestem, czy tu się płaci w kasie, czy są jakieś po 200 metrach, czytniki, w sensie, że szlabane. Dojechałaś do zaznaczonego no i tu mamy już, proszę bardzo, kolega Indeka też tutaj wjeżdża. Skręć w prawo. Okej. Do zaznaczonego punktu trasy. Znajduje się po lewej stronie. No i szukamy miejsca. Dobra. Znak na górze mówi nam, że jedziemy do przodu. Parking. Ile tutaj jest parking? 15 euro. Kosztuje. A zostało nam się 30 minut chyba jazdy z 10 godzin. No nie wiem, co ten człowiek robi. Też chyba, może jest pierwszy raz też, tak jak ja. I patrzy, skręć gdzie tutaj w prawo, stanąć. Następnie skręć w lewo. Ale my pojedziemy sobie. Zaraz. LKW, o, tam sobie pojedziemy. Och, i tam jest jeszcze parken. Dobra. Sobie tutaj objedziemy. A, Indeka tutaj sobie stanął. A my sobie tam staniemy. O. No, widziałem, jest dużo miejsca. Także będzie gitara. Na końcu drogi skręć w lewo, następnie skręć w drugą przecznicę w prawo. Skręć w lewo, następnie skręć w drugą przecznicę w prawo. I my tutaj sobie skręcimy w lewicę. Właśnie, tylko żeby nie ustawić się, wiecie co, koło żadnej kuźwa chłodni.
kontener. Skręć w lewo. Polak. Następnie i stajemy tutaj. Na końcu drogi skręć w prawo. O, właśnie. No dobra, okej. Okay. To co? Wyłączamy. Powiem wam, że w 9,5 godziny zrobiłem 600, nie wiem, 10 km. To jest po prostu tak, jakbym się nie ruszył z miejsca. Tak jak powiedziałem, korki Belgia, korki Niemcy, deszcz, no paskudna pogoda. Jutro ruszamy, jutro przejeżdżamy granicę z kraju i zatrzymujemy się za Opolem. Ruszamy, moi mili. Dzień dobry. I mamy czwartek. Zero rozładunek do celu, tam 650 km. Także niewiele, ale dzisiaj dojeżdżamy gdzieś koło Opola. Tam sobie staniemy na płatnym parkingu. No jutro 140 km dolecimy do celu na 10 rano. W nocy lało, ale spało mi się super. Skręć w prawo, następnie się na końcu drogi zatrzymam. Skręć w lewo. Wezmę prysznic, zrobię sobie pauzę i pojedziemy dalej. A teraz autochopa, wracamy na autostradę, która tam biegnie, widać nitkę pojazdów tam daleko, daleko. Wblasł mi tutaj, powiem wam, we Francji już komar jakiś wpadł. Skręć w lewo, ANDRB. No i kurde, następnie skręć bzyka mi tutaj. Bzyka, ale najgorsze jest to, że gdzieś tu, jak miałem ręce na wierzchu, to mnie skubany pokąsał. O, są ceny paliwa, dobra. Diesel 2,15. Super 95, benzyna 2,14. V-Power Racing 2,40. Diesel V-Power 2,39. No i gaz euro 0,8, euro 0,9 prawie. Chciałbym mieć takie ceny w Polsce w przeliczeniu na złotówki. A nawet nie na złotówki, tylko dwa razy tyle nawet. Tylko że wtedy w złotówkach. To już wtedy by wychodziło, że jeden do jednego to byśmy zarabiali więcej niż oni jeszcze raz tyle. A, to nie do czekania. Co? Teraz kierunek autostrada. Tam. Po 200 metrach skręć w prawo, a 4, i tak się właśnie wjeżdża i wyjeżdża z autostrady. Kierunek Dresden, następnie. No, powiem wam, że tam daleko, daleko widzę błyski kogutów niebieskie. Ulaje, ale chyba lewy pas idzie. Tu jedzie przede mną teraz. Włącza się do ruchu. To nie wiem, co to. Straż pożarna chyba. Czy jakiś wypadek był. Mam nadzieję, że uda mi się przejechać. Następna straż pożarna jedzie. Zaraz zobaczymy. Spokojnie, nie ma co panikować. A, tu mówią, nie ma co panikować. Zobaczymy zaraz, co się stało. Kurde, te niemieckie autostrady, powiem wam naprawdę, to jest tak, że moment i korek na 15-20 km. A Niemcy bardzo często robią tak, że jak coś się dzieje, ale to jest chyba w ogóle przypadłość wszystkich osób, może nie wszystkich, ale każdy się zainteresuje, co się stało na autostradzie. A patrzę, którędy tutaj jechać, ale widzę, wszystko lewym leci. Co się stało na autostradzie, każdy wtedy zwalnia, wiecie? No i to prowadzi do tego, że a jeszcze jadą, tam dalej to jest trochę. A i korek chyba. Kurde, żeby tylko puścili tutaj tym lewym pasem, no. Że ludzie zwalniają i się patrzą, co się dzieje. I wtedy się tworzą właśnie korki. Mało tego, dochodzi do następnych kolizji, bo jeden na drugiego najeżdża, bo nie spodziewa się, że ktoś
aż tak bardzo zwolni bez przyczyny jakiejś, tak? Bo już wcześniej zwalniają się, rozglądają. No ale to jest natura ludzka. Kurde, żeby się udało tylko przeskoczyć, chociaż tym lewym pasem, bo jak tyle służb jedzie, to musiało się coś poważnego wydarzyć. Raz, dwa, trzy, cztery straże, tam już na niebiesko. Albo osobówki jakieś się skleiły. Idzie, lewy pas idzie, super. Jak to wygląda, zobaczcie. Jeszcze tam za mną jadą. Widać w tych. Uuu, ciężarówka w polu, zobaczcie. On się wywalił. Tu już zaznaczają. Widzicie? Ale chyba kierowca był. Nie, jeszcze tam były służby medyczne. Przy kabinie, czyli to jest takie wszystko na świeżo. No przykre, że coś takiego się stało. Ale jeszcze się światła palą w tej ciężarówce tam. Aż mam gęsią skórkę, powiem wam szczerze. Za 5 km z Dresden Tor, a za niecałe 2 mamy korek, bo jest zwężka. I tu nam pokazuje 10 minut opóźnienia, czyli te 4-5 km. Staja w korku. Ale zobaczymy. No już widać, że samochody hamują, także możemy sobie włączyć powoli awaryjki i też wyhamowywać, żeby dać czas na reakcję tym, co są za nami. No i tak tutaj pokazuje mi nawigacja. Także w miarę dokładnie. Nic nie poradzimy, trzeba stać. Zobaczcie, jaki kocioł w lusterku za mną. Widzicie, jaki sznurek? No i tam możecie sobie zobaczyć przede mną, aż pod górę, dwa pasy. Na trzy pasy to dwa pasy ciężarówek. Tam jakiś wypadek w dole był znowuż. No jest dzień jak co dzień. No i jesteśmy na wysokości Dresden Tor. Tutaj niektórzy jadą przez parking, po prostu przejeżdżają, wykorzystują. Ktoś mogą sobie tu przejechać. Każdy kombinuje jak może, niektórzy jadą lewym pasem i tak dalej. I powiem wam, na razie stoję 20 minut. 20 minut w tym korku. I dojechałem właśnie tutaj do Dresden Tor. A ile tam było? Nie wiem, kilometr do tego Dresden, czy 5, nie pamiętam, ale trochę stoimy tutaj. O, widzicie, te ciężarówki, które tutaj jechały, to sobie tam teraz przejeżdżają, nie stoją już tego odcinka w korku, tylko czmychają tutaj sobie boczkiem i później włączają się do ruchu. Bokiem. Powoli się rozluźniło. Zeszło mi 30 minut stania. No a teraz tutaj troszeczkę jeszcze pojedziemy, bo przez most będziemy przejeżdżali. Tutaj też robią nawierzchnię. Ale już się będzie jechało. Zaraz zobaczymy, ile jest napisane. Jest taka buźka po prawej stronie. Jeszcze 4 km, ale już takiej jazdy. Wjechałem na parking Bautzen. Ale nie wiem, czemu ten akurat chce wycofywać, a nie wie, że tam miał miejsce, żeby wjechać w rajkę. Ale coś się zamotał. Ale nie, za przeładowanie odpowiada za to ci, co ładują teraz. Dobra. A, on chyba się nie mógł zmieścić tam w rajkę z przodu. Ścinał za bardzo i dlatego teraz idzie. No właśnie. Już sobie teraz wejdzie tutaj, ma dużo miejsca. Właśnie wjechaliśmy do tunelu Bautzen. Za Bautzen. Tu jest 60 na godzinę, robią ten tunel, nie wiem. On jest do remontu w ogóle przeznaczony i dlatego tak się dzieje, jak się dzieje. Ale powiem wam, że jadę i mam takie przeczucie, nie wiem czemu, ale coś czuję, że dzisiaj mnie skontrolują. Że będę miał kontrolę. Zobaczymy.
czy przeczucie mnie ominie, czy nie. Przed nami Polska. Jeszcze 3 km i będziemy w kraju. Fajnie, że nie pada. Ja sobie wjadę na Zgorzelec. Zatankuję. Pójdę pod prysznic. Chyba 12 zł kosztuje prysznic na Zgorzelcu. Ale fajne warunki są. Także jest ok. Pójdę do sklepu polskiego, coś tam sobie jeszcze kupię. No i będziemy jechać dalej w kierunku Opola. Dobra, wjechaliśmy do kraju. No i to jest właśnie coś takiego dziwnego, że zobaczcie, na wyjeździe z Polski do Niemiec nie ma ograniczenia prędkości żadnego. Tu jak wjeżdżamy, kontrola, zaraz za mostem tam dalej stoją, jest 80, 60, później 40. I to wszystko tak się właśnie odbywa. Także trzeba tutaj zwolnić. Czy tu chodzi o to, że jak mają jakieś systemy, to po prostu żeby mieli czas zatrzymać, czy nie, ciężko powiedzieć. No, tutaj stoi izba celna po prawej, celno-skarbowa. Po 800 metrach. No i teraz 94, kierunek Zgorzelec, tankowanie. Nie wiem, ile tu wejdzie, ale jedna taka podziałka na razie się tylko została. A przejechaliśmy 3150 km. No, widzę, że się robi mały korek tam na tym. O, tutaj jedzie to. Nie ma go co puszczać, bo za mną jedzie z górki do tankowania. Mały koreczek się zrobił, bo tak, tu już jest kolejka, widzę, tutaj jest przede mną kolejka, ale trochę postoję. Zobaczcie, trochę stoi tutaj. Dojechałaś do zaznaczonego punktu trasy Jędrzychowice. Znajduje się po prawej stronie. No właśnie. Będziemy czekać na swoją kolej. Ok. Zakupki zrobione. Wykąpany, ogolony. Pauza wykręcona, aczkolwiek nie musiała być kręcona, no ale siłą rzeczy się wykręciła, bo byłem pod prysznicem. Dobra, teraz tak, tu z kosem trochę wyjeżdżamy, ale żeby dobrze wyjechać, to muszę się ustawić prostopadle do, no właśnie, prostopadle do wyjazdu, żeby widzieć, co jedzie z prawej i z lewej. Racja, teraz tutaj nic nie widać, trzeba czekać. A tam jest 50 na godzinę, powiem wam, przez wiaduktem. I napisane jest, że niebezpieczeństwo wypadków. I mimo tego, tu nikt nie jedzie 50. O, widzicie? Wypadki 50 na godzinę. Nawet tir tutaj. Myślę, że około 70-80 poszedł. Kierunek Wrocław. Następnie pojedź autostradą. Dobra, pogoda znowu się robi. Ładnie jest, w ogóle cieplutko. Taka pogoda jak teraz by była super. Tylko najgorzej, jak będę jechał i znowu zacznie lać, padać, to jest taka lipa. Już deszcz mam po dziurki w nosie. Jeszcze 190 km i będziemy dzisiaj już na miejscu, na nocleg. No i jesteśmy na A4. Jeszcze do Wrocławia nie dojechaliśmy, a już stałem, bo już teraz wyjeżdżam. To jest z niemałego korka. Niestety, co się stało? No, ciężarówka się zepsuła po prawej stronie. Jest opachołkowane. No i już go naprawiają. Tutaj policja zabezpieczyła. Zobaczcie, jak to wygląda. Ciężarówka na poboczu. I przez coś takiego Skania się spitoliła.
korek był kilka kilometrów. Dojeżdżamy do tego BP, który tam jest. Skręcamy sobie w prawo, przejedziemy na drugą stronę i tam spędzimy nockę. To jest węzeł Nysa Jack. O, ile policji stoi, zobaczcie, po lewej stronie. O, proszę, proszę. Może kibice będą jechać, bo mają okratowanie zamontowane. Po 1000 metrach, skręć w lewo, 401, kierunek Nysa. Nie stałem jeszcze, powiem wam, na tym BP. I stąd będziemy mieli, nie wiem, 140 km jutro na rozładunek, jakoś tak, ale na 10 to wyrobimy się w Chorzowie. Na końcu drogi, powiem wam, że skręć w lewo, się miałem taką sesję z jednym gościem, bo ja za wolno jadę mu. Pytam się, czy zawsze wozi po 3 tony. No to rozumiem, ale dla niego jest za wolno. I nieraz jest taka gadka, że wiecie, no ja mam 25 ton, 480 silnik, a on mnie o 500 mnie wyprzedzał. I miał pewnie mniej ton i dla niego się to dziwne wydawało. No, niektórzy to myślą, że kierowcy, no pewnie są tacy, co jeżdżą specjalnie wolno. Ale większość to jedzie zawsze na odcięciu. A to, że auto jedzie tak, a nie inaczej, bo jest takie ukształtowanie terenu, to nie jest wina kierowcy. Pewnie, że można na manuala wrzucić, ja też tak często robię, ale nie zawsze jest taka potrzeba. No dobra, z prawej wolno, z lewej wolno. Także takich ludzi też można spotkać, powiem wam, na drodze. Cwaniaczków takich. Takich szeryfów szos. Dobra. Teraz tutaj będę musiał skręcić. Gdzie tutaj się skręca? Tutaj. Skręć w prawo. W lewicę. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Dobrze. Jest daleko od autostrady. Prawo, Młodożowice. Będzie ciszej. Tutaj sobie skręcę. Zobaczymy, bo tam jest dalej Orlen. Zobaczymy, jak tutaj jest z Nissanem. Do wyznaczonego punktu trasy Młodoszowice. Znajduje się po lewej stronie. Młodoszowice. Teraz zobaczymy, jak będzie z miejscami. Jest godzina 17. O, tu jest za tą lorą miejsce. I tam jest miejsce. Patrzę właśnie sobie. No i fajnie, tutaj sobie stanę. O, od nas stoją. Trzech chłopaków od nas stoi. No ja sobie też stanę tutaj. Od nas nie. Jeden chyba od nas stoi, ale nie mam pewności. Okej, okay. Teraz cofniemy, pójdę zapłacić za postój. No i supransko. Teraz zobaczymy, o, 146 km. Mam do przejechania na jutro. 2.37 na 10 muszę być. No to do jutra.